Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Zanim podpalił dom, w którym mieszkasz, Polskę, był na początku Kasią. Potem już Bułgarem. Potem Konradem Wallenrodem. Antyharcerzem. Antyzawiadowcą stacji rzucającym fałszywe światło pociągom. A potem już wszyscy znali go jako Kubę. Ale czy znali? Moim gościem jest Kuba Wojewódzki. Dzień dobry, dobry wieczór. Kuba, pierwsze pytanie. Dlaczego na Żoliborzu szukałeś Indian? Może dlatego, że radosne, spełnione, pogodne, troskliwe i przede wszystkim słowo klucz, ufne dzieciństwo dawało mi poczucie takiego bezpieczeństwa, że mówiąc wprost i bardzo serio, szukałem niebezpieczeństwa. Szukałem czegoś, co byłoby taką rzeczywistością panoramiczną. Nie wiem, jesteś ode mnie niewiele młodszy, ale nie wiem, czy ty też wychowywałeś się jednak w duchu Karola Maja. A nie, no absolutnie, tak. Który potem się okazał Niemcem. Nie być prawdziwym kowbojem, bo ja myślałem, że jest kowbojem. Nie dość, że nie był kowbojem, to był Niemcem. Nie dość, że pisał z wyobraźni albo wręcz imaginacji. Wymyślił, oszukał. Potem się okazało, że Winnetou jest Francuzem, a więc też blisko Niemiec. Więc cała ta mitologia młodzieńcza, która napędzała moją wyobraźnię i która dawała mi takie poczucie niepokory, wiesz, wyższego stopnia wtajemniczenia, bo to też trochę się łączy z Indianami. No, nie miałeś tak, że życie, jakie jest bezpieczne, stabilne i takie blisko rodziców, to zaczyna być po prostu nudne. I nagle się okazuje, że... Ja właśnie trochę tak nie miałem, Kuba, wiesz. A, to no. Przepraszam. To może to jest jednak pytanie do moich rodziców. Niestety, mała szansa na zwrotną. Musiałbyś pojechać na Powązki. Ale sobie, poczekaj, wybrałeś się, spakowałeś jakieś tam giezłeczko, plecaczek, tak? I postanowiłeś... Ale rząd, wydawało ci się, że Indianie są akurat w tej części Warszawy, czyli Żoliborz, Stare Bielany. Dlaczego tam? Może przewidziałem, że ty tam będziesz mieszkał. Może stary Indianin, tak? Liczyłem, że ciebie spotkam. Kojarzysz taką zabawę dziecięcą, kiedy chowasz się pod poduszkę albo zamykasz oczy i uważasz, że cały świat cię nie postrzega. To jest inna wersja tej zabawy. Prawdopodobnie, kiedy masz 6 lat, a to się działo jakoś w tym okresie, perspektywa Żoliborza jest tak samo odległa, jak perspektywa gdzieś prerii, wiesz, gór skalistych, czy wigwamów, czy... Ale kto przerwał tę wyprawę, Kuba? Ja miałem to szczęście w nieszczęściu, że na Żoliborzu z takiego pomieszczenia, którego młody słuchacz, za co bardzo przepraszam, nie zrozumie, czyli z budki telefonicznej, to było takie miejsce, gdzie wisiał telefon. Instagram i Facebook, tylko że tak, dokładnie. Online, ale na chodniku. Można się było Snapchatem połączyć przez budkę telefoniczną, jeszcze gdzieniegdzie można tak. Je zobaczyć, przeważnie w klubach. Jako takie dark roomy. I tam wypatrzył mnie przyjaciel moich rodziców i zadenuncjował. Naprawdę, ja sobie zdawałem sprawę, że jestem bezpieczny, dlatego że idę do ludzi, których moje zainteresowanie nie może być obojętne wobec mnie. Znaczy, czyli oni muszą być fajka pokoju, tak? Tak, i... no wiesz, cała ta łobuzelska mitologia, te spodnie z frędzlami, wiesz, to apanaci, w której się będę kochał, ten swój wigwam, którym dostanę... Jakaś będę poranna rosa, cudowna dziewczyna. Jakaś poranna rosa, dostanę tomahawk. Jak przyjdzie ktoś z niewłaściwej strony, to go skalpuję. A Kuba, słuchaj, kto ci powiedział, że miałeś być Kasią? Mama czy tata? No właśnie, ja się do dzisiaj zastanawiam, czy to mnie w jakiś sposób nie stłumiło, bo powiedzieli mi to, kiedy miałem chyba 8 czy 9 lat i powiedzieli mi to bardzo pogodnie, natomiast to rozbudziło gdzieś we mnie, przepraszam, że to powiem, lekkie poczucie winy. Chodziłem do łazienki, wiesz, rozbierałem się, patrzyłem, mówię... Że tam nie Kasia. Nie tak miało być, nie tą drogą. Tam jednak Piotr. Wiesz co, to jest żartobliwe, ale ostatnio gadałem za nią Rubik, Ania miała być... Kubą. Chłopcem. Tak. A teraz a może dokładnie. Się zamienili. A Andrzej Piaseczny z kolei miał być też dziewczynką, więc dużo jest nas niechcianych dzieci. To jest, słuchaj, możemy ironizować, bo obaj mamy taką skłonność, ale myślę, że gdzieś to we mnie drzemie, że jest taki patriarchalny model rodziny, że pierwszy... Ale że uciekasz przed tą Kasią, czy... Ja myślę, że ja tą Kasię mam w sobie, dlatego ciągnie mnie do mężczyzny. Poczekaj, bo to może chodzi o kasę. Może chodzi o kasę. No wiesz, no, Kasia dzisiaj jest takim banalnym imieniem. No, tak jak pisze w swojej książce, w autobiografii, coś między margaryną a córką Tuska. Wiesz co, każdy z nas, kiedy wyobraża sobie swoją przyszłość, wyobraża sobie ją jasno, więc pewnie byłbym ładną, atrakcyjną dziewczyną. A co, jeśli nie? A ja nawet jakiś tam element widzę. Kuba Wojewódzki jest moim gościem, program Nie Mam Pytań. Kuba, posłuchaj, a kto chodził na wywiadówki?
Mama, tata? Wiesz, na czym polegał mój spryt? A zdaje się, że byłem dzieckiem, które dosyć sprawnie organizowało sobie rzeczywistość. Ta wycieczka do Indian najlepszym dowodem. Jak pewnie pamiętasz, klucz do zrozumienia regularności wywiadówek polegał na tym, że one były we wtorek albo w pierwszą środę każdego miesiąca. Ja moim rodzicom wprowadziłem taki chaos poznawczy, takie zamieszanie, tak bardzo... Specjalnie. Tak, zakodowałem, że oni moim zdaniem na wywiadówki to zaczęli chodzić gdzieś około 6. albo 7. klasy. Naprawdę. A co, nie wiedzieli, że są w ogóle wywiadówki? Mówiłem im, że mój rozwój psychofizyczny w szkole i mentalny jest tak sprawny, że nie ma sensu tracić czasu na odwiedzanie szkoły, bo na pewno... Ale w podstawówce był chyba, prawda? Były, no były, tylko wiesz co... No ja naprawdę w podstawówce zupełnie instynktownie przez chyba 4,5 miesiąca nie chodziłem w 5. klasie na język rosyjski i nie chcę do tego dorabiać jakiejś takiej bardzo skrajnej antybolszewickiej filozofii. Po prostu uważałem, że to jest język okupanta i nie powinienem się go uczyć. Ale zresztą w książce wspominasz, że właściwie w sumie języki są ci obce. Wszystkie. Znaczy, potrafię się porozumieć w każdym, tylko nikt mnie nie rozumie. Szymon, ja się uczyłem rosyjskiego, w kolejności niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, łaciny i greki. I czasami mam kłopoty, jak mi często... Ale rozumiem, że posługujesz się tym wszystkim naraz. No, jak Nelly Rokita. Maciek Sztur mi często wypomina, że nawet akcentując język polski też popełniam błędy, więc... Słuchaj, ale jeżeli ktoś by z twoich rodziców poszedł na wywiadówkę, kogo bardziej byś się bał? Mamy czy taty? Tata, ja wiem, że słynął z przemów, prawda? Tak. Takich, lubił być słuchany. Tata tak? był oratorem, więc prawda... Tak, ale to, tak, kurczę, trochę jak ty. No podejrzewam, że to jest jakieś dziedzictwo. Pewnie w karykaturalnym wydaniu ta historia powtórzyła się znowu jako farsa. Wiesz, na czym polegał największy błąd moich rodziców? Ty nie miałeś starszego brata, nie? Nie. No właśnie. No. A ja miałem starszego... Dlatego taki trochę wystraszony, z pocącymi się rączkami, wiesz. Taki no. Dokładnie, jakbyś mówił teraz o sobie. To jest pierwsze zdanie dobrej, kolejnej autobiografii. Największym błędem moich rodziców była skrajna ufność. To znaczy, im tak dobrze wyszedł mój brat, tak dobrze się uczył, tak dobrym synem, nie uciekał ze szkoły, nie chciał grać na perkusji, wiesz. Ja się potrafiłem zapisać na tenis, koszykówkę i karate, w jednym tygodniu chodzić na zajęcia pozalekcyjne, które w dużym stopniu odciągnęło mnie od zajęć lekcyjnych. Myślę, że oni zaufali, że mają tak sprawną matrycę do robienia fajnych dzieci, no i wyszło co wyszło. Kuba, posłuchaj, ale masz na koncie jednak, bo wydawałoby się, że z tego takiego obrazka, o którym ty mówisz, wyłania się taki troszkę nieśmiały, trochę jakiś taki, wiesz, zawstydzony chłopak, a tymczasem masz na koncie numery kryminalne. Posłuchaj, spytałem mojego kolegi, którego rodzice są zawiadowcami stacji. Mhm. Byli, bo już są emerytowanymi. Oni powiedzieli, że za numer, świecenie latarką w stronę pociągu, który stoi. Parowozu dokładnie. Czyli wypuszczanie go, rozumiesz, no przed czasem jakby, tak. Przedwcześnie, tak. Jest... Właściwie powinno się skończyć więzieniem. To jest tak jak teraz świecenie, słuchaj, laserami w oczy pilotom lądującym. Dokładnie tak. Kuba, dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy w swoim życiu byłeś kiedyś jako kochane dziecko na koloniach? Nie, właśnie byłem tak kochany, że mnie nigdzie nie wypuszczali. A widzisz, ja byłem tak kochany, że musiałem stosować metodę szantażu. Namówił mnie mój przyjaciel z 5. klasy z szkoły podstawowej, Piotr, i wmówił mi, że kolonie to jest fantastyczna przygoda, a ja już w pociągu zrozumiałem, że jakaś dysfunkcjonalna, quasi-patologiczna młodzież z rodzin, które albo nie mają budżetu finansowego, albo emocjonalnego, wysyła te swoje dzieci, żeby odpocząć. I przekonałem swoich rodziców jakimś szantażem, żeby mnie wysłali, a już w przedziale raczej czułem się, jakbym trafił do poprawczaka. Albo ale może tam byś spotkał Indian, Kuba. No spotkałem poniekąd Indian, bo moim zdaniem oni już chcieli podpalić ten pociąg i skalpować, więc mnie się nudziło. Ja wymyśliłem moim zdaniem inteligentną zabawę. Czyli, ale co, że dajesz sygnał? A, słuchaj, wiesz, ile razy ten parowóz ruszał? Myśmy po prostu wyciągnęli czerwoną skarpetę, nawinęli ją na latarkę i machaliśmy w kierunku, i ten pociąg no dobra, ruszał. Kuba, ale ludzie z tobołami. Babcia rozjechana jedną nogą już w pociągu, drugą jeszcze w Warszawie, w jakimś strasznym rozkroku. Ja taką scenę widziałem w filmie Pianista Romana Polańskiego. To było inspirowane moją przeszłością. Co, że pół babci jechało gdzieś do Krakowa? Że część ludzi próbowała wsiąść do pociągu, a część nie dała rady. Nie mam pytań. Kuba, posłuchaj, ty a sport, to ciekawa relacja. Nie ma takiej relacji. W tej kwestii podobno byłeś Bułgarem. Co to znaczy być Bułgarem? No ja tam chodzi o to, że ja przytaczam taką anegdotę, że miałem chyba w 6. klasie moją pierwszą miłość, bo to trudno mówić o dziewczynie, i ona bardzo lubiła się ścigać.
i miała dwie... Czekaj, bo ja czytałem o dziewczynie spod Trzepaka. Tak, to jest jeszcze ta. Inna. Nie, nie, to jest ta Teresa, sama. Ta, Teresa, to była moja pierwsza dziewczyna. I ona miała dwie wady. Bardzo lubiła się ścigać i była, jak to się wtedy mówiło, ja byłem pomalejszy od niej, bo wtedy tak odmienialiśmy ten język polski. I bardzo mnie to zraziło do kobiet na krótko. No i wiesz, no i ja byłem Bułgarem, czyli w tym sensie byłem bardziej nieudacznikiem. To takie troszeczkę rasistowskie, szowinistyczne wyznanie, ale chodzi o to, że ja tam nawiązuję do pewnego sformułowania takiego bomotu. Dariusza Szpakowskiego, bodajże, tak. Tak, komentatorzy sportowi, jak wiesz, są skarbnicą wiedzy tajemnej na temat języka i odwołuję się do jego sformułowania, którego z głowy nie przytoczę, bo pisałem tą biografię 6 lat, więc to pewnie było w pierwszym roku. Ale ja nie miałem nigdy inklinacji sportowych, to znaczy zawsze starałem się być człowiekiem uczęszczającym na WF, natomiast nie biorący aktywnego udziału. Miałeś krótki kontakt z piłką, wiesz, bo jako piłkarz tak zastanawiałem się, czy mógłbyś się na Wałce, a teraz już Brzęczkowi przydać jakkolwiek, bo w sumie generalnie podobno od razu oddawałeś piłkę. Ja zawsze krzyczałem, żeby do mnie nie podawać, bo już nie wiem, czy pamiętasz, może ty to miałeś w harcerstwie, ale mnie strasznie, ja w ogóle nie lubię wszelkich form zorganizowanego spędzania czasu. 11 facetów, z czego jeden jest uśmiechnięty, a 10 ma zawzięte miny, dla mnie to jest tak zły kontekst. Oni się tak bardzo przejmowali. Ale kto jest uśmiechnięty, to ty byłeś ja ten uśmiechnięty. Ja byłem uśmiechnięty, tak. Nie, bo ja byłem uśmiechnięty jako bramkarz, wiesz, bo jako indywidualista jednak znalazłem sobie miejsce, czyli bramkarza. I się ale okazało, bramkarzami zostawali zazwyczaj tacy jak ty i ja, czyli najgorsi. Ale nie, potem się okazało, że byłem dobry. Bracie nawet chcieli mnie do Agrykoli. A to mogło nawet ewocować Legią Warszawa. Nie mówię, że to jest super klub. Gratuluję ścieżki zawodowej. Poczekaj, ale podobno chciałeś oddawać natychmiast piłkę. Stary, czy to było szybkie oddanie piłki? W Barcelonie to się nazywa... Jak? Tiki-taka. Tiki-taka. Tak. Czyli no stary, no byłeś jednak, wymyśliłeś to. Można by powiedzieć, że ja zasłynąłem z tego, że jestem pionierem tiki-taki, chociaż brzmi to lekko pornograficznie. Słuchaj, i te miłości twoje, bo tak, Teresa spod Trzepaka... Piasecka. Tak się nazywała? Teresa Piasecka, mieszka w Londynie. A w książce to raczej jest tylko Tereska. Tam uważaj, bo tam czasami masz skrócone, wiesz, masz tylko M na przykład, że się zakochała w tobie M. Potem, że masz same imiona, żebyś nie było potem procesów. No ale jak piszę, że na przykład dziewczynę mi odbił Szymon M, to chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dobrze. Słuchaj, ale tak, pisałeś do Nel. Tak, pisałem, tak, do Moniki Roski. Ja się w Karioce kochałem, bo była silna, mocna. Wiesz, natomiast Nel była taka trochę to chyba niewinna. Chyba nie doczytałem. Ja się kolegowałem z Karioką. Ja wiem, bo był Agata, no ten, chodziłem z nią na malarstwo. Tak. Była to przecudna, 2 lata od nas starsza dziewczyna, czyli dzisiaj to będzie... Ale pisz o porażce, bo to jest, wiesz, sukces, ale pisz o Nel. Znaczy mów o Nel. Nel nie odpisała do dziś, ale miałem tę przygodę w Żelazowej Woli, kiedy miałem chyba lat 17 czy 19 i naprawdę poszedłem zapytać ją, dlaczego nie odpisała mi na list, bo ja się zachwyciłem, bo wiesz, były dwie adaptacje W pustyni i w puszczy, ta druga bardzo komiksowa i nieudana, ta pierwsza może też z racji pokoleniowej, bardzo taka emocjonalna i ta rozpacz, samotność, oddalenie tych młodych ludzi było czymś mi bliskim. Pamiętaj, że ja byłem prawie Indianinem z Żoliborza i napisałem do niej list i ona nie odpisała. Właściwie ta kolejna księga mogła być już o tobie, prawda? Albo na przykład o was, tak? Ale jakby odpisała oczywiście. Nie odpisała, więc ja potem... Jest to głupio się przyznać, ale Nel... nie wiem, czy to puścicie, ale Nel była sprawczynią mojego pierwszego aktu autoerotycznego, więc poniekąd wryła się w moją biografię. Czyli tak mocno... A bo myślałem, że ta bardziej pasowała, że ta spod Trzepaka, wiesz, jednak. Wiesz, ja wiem, bo Trzepak ci jednoznacznie kojarzy. Znasz moje suchary i uwielbienie dla tych żartów. Trzepak pojawił się dopiero w pustyni i w puszczy. Poczekaj, ale podobno były spore szanse, że twoim teściem będzie dozorca. Podobno jakieś umiłowanie do zawsze nicońcowego dziewczyna dozorcy. Znaczy córka dozorcy, przepraszam. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś dziewczynę nago? Kuba, bo jak będzie to moja żona, to co ty wtedy powiesz? To ja wyjdę? Wczoraj! Wyjdę, Jezu. To jest wywiad ze mną, idę się napić. Nie. Naprawdę wczoraj? Nie. Słuchaj, ona się nazywała Basia i była to córką... To był Dzień Niepodległości, no chciała podlec, no. Była Basia, była córką dozorcy i wymyśliła taką zabawę i ja miałem chyba 6 lat, kto mnie, albo 5, kto mnie pierwszy złapie, temu ona w rogu piaskownicy udostępni swoje drogi rodne do obejrzenia. No i ja wtedy się zmobilizowałem i ją złapałem. I pomyślałem sobie, warto było. Mam ten obraz do dziś. Kuba Wojewódzki jest moim gościem, słuchajcie się programu Nie mam pytań. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Nie mam pytań. Moim gościem jest Kuba Wojewódzki. Kuba, posłuchaj. Jednej rzeczy ci nie daruję, to jest twojego stosunku do harcerstwa. I tu mam
pozwoleniu. Ale nawet nie było stosunku. Szesnastki warszawskiej imienia Zawiszy Czarnego o sklepanie ci miski, ale też zadanie ci pytania, bo jak mogłeś dokonać zamachu na ZHP? Stworzyłeś alternatywne harcerstwo. Tak, na Zwisie. Już później, tak? W liceum Czackiego w pierwszej klasie pojechaliśmy na tak zwany obóz klas pierwszych. Nie wiem, czy pamiętasz, czyli starzy harcerze zapraszali młodych harcerzy. No pachnie już filmem nie, Kler. Podaj, nie, Kuba, pachnie nie, filmem nie, Kler. Nie idź w to, nie idź w to. Tak nie było. To są jednostkowe przypadki. Teraz ja będę, wiesz. No wiesz, pytanie, jaką sprawność się zdobywało. Nie lubię organizacji, gdzie się myśli, oddycha i ubiera pod sznurek, na komendę. Wybacz, podziwiałem, i to mówię niekłamany sposób, podziwiałem twoje zaangażowanie jako dorosłego chłopaka w harcerstwo, bo prawdopodobnie mądre harcerstwo uczy etosu wspólnoty, takiego obywatelskiego podejścia, wiesz, bycia razem, poświęcenia, umiejętności działania kolektywnego. Może by na tego patrona, Zawiszy Czarnego, jednak widzę, że teraz pięknie mówisz. Ja dlaczego tak nie możesz cały czas? Patologicznym solistą i znalazłem grupę 5 patologicznych solistów i naprawdę ty chcesz być jednoosobową subkulturą, to jest twój tekst. Ale uważam, że to jest bardzo zręczne zdanie. I jak zobaczysz na biografię 55-letniego mężczyzny, która leży przed tobą i życzę ci, żebyś przeczytał, to jest... Żebym to przeżył. Bo to jest biografia solisty, to jest biografia kogoś, kto nienawidzi być w chórze, szczególnie który fałszuje. To jest jakiś rodzaj zesłania, ale też wyzwania. Ale założyłeś alternatywne harcerstwo. No, założyłem, pięcioosobowe. I co zrobiliście? Słuchaj, pierwszym naszym aktem takim strzelistym było wyjazd sobotnio-niedzielny pod Otwock. Tam znaleźliśmy taką górę. Może Indian? Nie. Słuchaj, kupiliśmy dwie butelki. Jedną wypiliśmy, drugą zostawiliśmy. Nie. Jako harcerz. Włożyliśmy tam kartkę z takimi memuarami, kto kim będzie za 10 lat. I to jest autentyczna historia. Zakopaliśmy tę butelkę i gdzieś po 8-9 latach, jako już w miarę dorośli ludzie, skrzyknęliśmy się, pojechaliśmy z trudem, znaleźliśmy tą górę. I kim tam byłeś? Słuchaj, odkopaliśmy, ale to było zabawne, bo tam było zakopane 0,5 litra alkoholu i butelka pusta z naszymi wyobrażeniami przyszłości. I kiedy... Ten, kto odkopał butelkę, to był alkoholikiem. Słuchaj, no właśnie, odkopaliśmy tą butelkę, była jedna, a w drugiej było takie podarte życie Warszawy, było napisane takimi kulfonami: ambitne z was pedały, a wódkę wypiłem. Tyle zostało z naszej przyszłości. Ale kim tam byłeś? No, my byliśmy wszyscy równi, to było egalitarne. Ale związek. Kim byłeś w tym swoim, bo miałeś napisać, kim byłeś, tak? Nie zgadniesz. No. Ja zawsze uważałem, że marzenia to jest jakaś forma planowania. Ja zawsze chciałem być blisko rozrywki. Bardzo chciałem być blisko sztuki. Nie, no błagam cię, miałeś napisane tak. TVN, ja nie, Kuba Wojewódzki. Ja napisałem, że TVN wtorek 22:30. Nie, błagam wiesz co, to wtedy z racji jakby bardzo ubogiej oferty medialnej przyjmowało raczej mnie, odsyłano do tego, żebym był komikiem, klaunem. Poniekąd zamiast cyrku jestem. Ale ja już tu lubię słowo. Jak mi mówią komik, słuchaj, kiedyś się oburzałem, wkurzałem. Raczej mówiłem, że nie wiem, tam może dziennikarz, satyryk, coś, ale komik jest... słowem zobowiązującym. Myślę, że słowem, które ma na pagonach jednak... Teraz będzie żart, Kuba, taki jak już komik out zrobiłeś. No więc chciałem być komikiem, chciałem zawracać ludziom... Chciałem, wiesz co, chyba mówiąc wprost, chciałem, żeby moje życie stało się moim zawodem. Udało się. No to prawda. Napisałem 500 stron biografii. Kuba, bo napisałeś tak, ja tutaj muszę ci powiedzieć, bo tak, czytając właśnie, strasznie się bałem tych fragmentów o mnie i od razu mi znajomi wysłali, na których to jest stronach. Od tego się zaczęło. No, ale dwa razy o tobie napisałem. Nawet nie, już nie pamiętam co, ale na pewno nie, dobrze. No dobrze, powiedzmy, że sympatycznie, ale w jednym to mnie zajrzyłeś, bo tak, w książce. Dominują naiwne pogadankowe instalacje typu Szymon Majewski w mundurku harcerza. Dzień dobry TVN. Patrz, mi się głos zmieni, zacząłem piszczeć. Harcerz się ujawnił. Czas nam się kończy, To a propos twojego stosunku do narodowych wzniet, powstań, rocznik z powstań. Słuchaj, Kuba, ja w tym Dzień dobry TVN, nie to, żebym się tłumaczył, ale byłem tylko dlatego, że moja drużyna wtedy obchodziła stulecie. I sam do nich zadzwoniłem. Słuchajcie, szesnastka ma 100 lat, przyjdę w mundurku. Wiesz, facet w średnim wieku z gołymi kolanami w porannej telewizji, to się może przyjść. Ale nie lubisz swoich kolan? Kuba, wiesz, jakbyś ładnie wyglądał jako harcerz, scout? Mnie bardzo zrazili tacy 35-letni druchowie zastępowi, tak, którzy zachowali się w takie gry godne defektowanej młodzieży, naprawdę robili z liści kisiel. To nie dla mnie. Ja chyba chciałem być, wiesz co, wysokogwiazdkowym harcerzem. To też się udało. Dobrze, tutaj jakby Kuba to uważa jakby coś, bo tutaj masz zaproszenie od 16, od mojej drużyny, że pojedziemy kiedyś do lasu odkopać stare puszki. Bardzo mi się podobało. Bo ty jak zakopałeś butelkę, ja zakopywałem puszki, które jedliśmy potem. Także są tam puszki 40-letnie jeszcze, wiesz, w lesie. Moim zdaniem najbardziej mi się podobało, masz Kuba zaproszenie od 16. Wiedziałem. O tym też dzisiaj będzie. Kuba Wojewódzki jest moim gościem. Nie mam pytań.
Co grały legendarne kapele Impuls i System? Znaczy, najpierw chyba System wyszedł z Impulsu, tak? Tak, Jezu, najpierw... ładnie. Boże, jakbym rozmawiał z Wiesławem Królikowskim z Tylko Rocka. No. Też się chłopakom dostało, biednym redaktorom, którzy z Kubą tworzyli już przeróżne gazety. Nie dostało się, to jest... Słuchaj, ocaliłem ich od zapomnienia, bo to, co jest problemem takich dziennikarzy jak Wiesiek Weiss, Wiesiek Królikowski... A jeszcze nikt do ciebie nie dzwonił, bo przeczytał, czy nie? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ciężko się do mnie od 3 tygodni dodzwonić. Właśnie... Umawiałem się z tobą przez Messengera, odpowiadałeś na Instagramie, a ja komentowałem na Snapchacie. Z wydaniem biografii, to krótka dygresja, jest jak z wydaniem piosenki albo z oddaniem obrazu lub rzeźby do muzeum. Ona ma już świadczyć sama za siebie. Ja nie będę robił żadnej erraty do niczego, bo to jest dzieło, przepraszam za słowo, to jest książka zamknięta. A o co chciałeś zapytać? Chciałem spytać właśnie o te kapele, bo o książce jeszcze będziemy na sam koniec dłużej, bo oczywiście ona cały czas jest jakby punktem wyjścia, ale te Impuls i System. No... Były w liceum. Ale to były punkowe kapele, punkowe. Tak? Nie, bo ty absolutnie chyba raczej te kręgi, bo nie widzę ciebie jako heavy metalowca. Nie, wiesz, nie, to był punk rock. Pamiętaj, ja to opisuję w książce, gdybym napisał całą swoją biografię z wszystkimi niuansami, to ona miałaby nie 500, a 1000 stron. Ja miałem chyba 17 lat, poznałem Korę, poznałem Roberta Kudeckiego. Ale ty, Kuba, to brzmi skromnie, jak mówisz tak, że 1000, a może 2000, już taki jak trochę jak Wincenty Kadłubek, wiesz. Bo wiesz, to tego było dużo, dlatego że ja zawsze uważałem, że w życiu nie ma problemów, tylko przygody i na przykład moje spotkanie z muzyką punk rockową totalnie rozsadziło moją misję edukacyjną, bo jak wiesz, w 4-letnim liceum byłem 6 lat, a zanosiło się, że będę... Dwa razy siedziałeś, prawda? Tak, dwa razy, w pierwszej i w trzeciej klasie. Tylko problem polega na tym, że ja miałem to fantastyczny moment, że poznawałem ludzi, którzy tworzyli jakąś falę ważną. Ja poznałem Korę przed jej wyjazdem w 81 roku do Opola. Czy to był 80, czy 8, kiedy zaśpiewała Boskie Buenos. Stoję, czuję się świetnie. To był czas, kiedy moim zdaniem to był najważniejszy, to były takie czakramy polskiej mentalnej rewolucji. Robert Brzylewski, Tomek Lipiński. No dobra, to było liceum Czackiego, prawda? Tak. Czyli, bo to liceum słynęło z tego, że tam raczej mniej nauki, a więcej takiego trochę tumultu, prawda? No tam chodził Wojtek Mann, Alicja Rezich Modlińska, no, wiele osób takich, jak i pan Olechow. Ale ile mieliście słuchać z tą kapelą właśnie koncertów? Mieliście jakieś koncerty? Mieliśmy koncerty, nawet mieliśmy koncerty na początku oczywiście w liceum, potem jeździliśmy po innych liceach, bo to był taki czas takiej rewolty, gdzie ważniejszy był sygnał, impuls, no właśnie, nazwa, niż muzyka, umiejętności. Żeby rozwalić system. Tak. Poczekaj, czy dobrze odgadłem, że... Właśnie system się pojawił w momencie, kiedy uznaliśmy, że system przestał istnieć. Pamiętaj, że Szymek, myśmy chodzili do liceum w czasach komuny. To tak jakbyśmy powiedzieli komuś, że kiedyś nie chodziliśmy na zakupy do Lidla. To jest prehistoria. Ale nie, to wiesz, to absolutnie. Natomiast powiem ci, że ja miałem, bo ja z kolei też zakładałem zespoł, dobra, ani nie zagrałem, miałem jedną gitarę, ale miałem jakieś bardziej agresywne nazwy, bo jednak, wiesz, Impuls to też, na przykład teraz jest klub kulturystyczny, w którym ja ćwiczę, nawzywa się Impuls, natomiast... No, ale co, mieliśmy się nazwać Zapluty Zle? No, a były takie nazwy, no, były. Pamiętasz, no, jak tam Bielizna Geringa, no to znamy te bielizna, bielizna, czyli Knury ze Szczurowa albo Szczury z Knurowa. Były, tylko, no słuchaj, hasło Impuls dla grupy, ile się ma lat, jak się trafia do liceum? 15, 14. No coś takiego, 16. No to Impuls wtedy właściwie jesteś... A ja miałem bardziej agresywną nazwę, LWWS, Leśne Wypierdki i Wyrzutki Społeczeństwa, no to... Też trochę emerytalnie. W stylu Tadeusza Drozdy. Nie, no błagam cię, no. No może tak. Ale ciągle mówiłeś o tym, że jednak głównie chodziło o casting do tej kapeli. Chodziło o casting, bo właściwie ale nasze granie... znowu dla... Tak, mieliśmy bardzo dużo wokalistek. Wiesz, pamiętaj, że jednak... Chórki były wtedy podstawą. Powiem to bardzo dwuznacznie. Podczas castingu do kapeli, kiedy kobiety prezentują swoje umiejętności, prezentują także innego rodzaju umiejętności, pewnego rodzaju otwartość. Bo mamy koło feministyczne w zewce. Antysystemową. Zabawa, bo ja ciągle uważałem, że punk rock to jest zabawa w jakąś rewoltę, musiała być gwałtowna i krótka, tak jak kariera Sex Pistols. Zobacz, ja jeszcze z żadnym z tych zespołów nie wróciłem, a mógłbym. No wiesz, ale oni sobie zamykali powrót, bo Sid Vicious, którego uwielbiałeś i wszyscy chcieli nim być, po prostu zszedł, był jak miał chyba 20 lat. Mnie się jak urządzili pierwszą konferencję prasową Sex Pistols i nie było pytań ze strony dziennikarzy, to wziął łańcuch od roweru i wszystkich zbił. To była moja istota punk rocka na tamten czas. Kuba Wojewódzki, nie mam pytań. Kuba, chciałem sobie porozmawiać o samochodach. W ogóle inna rzecz, bo to jest taka rzecz, którą ja gdzieś tam obserwuję od lat, gdzieś mi tam czasami śmigasz tutaj, wiesz, żurawia gdzieś okolice. Dzisiaj nie przyjechałem, bo macie bardzo wąskie miejsca parkingowe. Pan mi powiedział, że musiał usunąć dwa auta z napisem Z. Czy zauważyłeś, że specjalnie dla ciebie było zastawione miejsce, słuchaj, takim pachołkiem? Troszkę tak, dobrze, słuchaj, ale powiedz mi, co czujesz, jak obok ktoś parkuje lepszym autem? Miałeś takie w ogóle sytuacje, czy to już od pewnego czasu się nie dzieje? Kurde, nie dzieje się, proszę cię.
Nie dzieje się, bo przynajmniej, jeżeli nie kładę go autem, to przynajmniej kolorem. No dobra, ale... Kuba, a jak nie kolorem, nie. To rejestracja. Dobra, ale Kuba, powiedz tak, próbuj, bo w książce... Nie powiem, że bronisz. Opisałem w książce swój, jakby, taką autofilozofię. Całą swoją historię motoryzacyjną, zwróć Kuba, uwagę. Ale tego się trochę w tym kraju nie da obronić, bo jednak... Trabanta po Lamborghini i Bentleya. Uważam, że to jest bardzo fajna historia człowieka, który spełniał swoje marzenia. A marzenia motoryzacyjne nie są gorsze. Ale ja już ciebie pamiętam, Kuba, 20 lat temu w Juracie, jak ja z małymi dziećmi przyjechałem pociągiem, widzę ciebie w jakiejś tam, prawda, BMW, jeszcze na tamte lata, tak. Takiej seledynowej. Ja cię widziałem dziwnej... z dziećmi, teraz pytanie, kto komu bardziej zazdrości. Chociaż to taka niebezpieczna rozmowa. Czy myślisz, że jak ja mam zazdrość, jak ktoś obok mnie parkuje i wychodzą dzieci, tak? I czy ja wtedy zazdroszczę, jak większa grupa? Ale jak brzmi zarzut? Nie, zarzut brzmi, że słuchaj, no nie wiem, dobra, może powiem o sobie. Ja bym się bał w tym kraju, ale to nie mówię, że to jest jakaś fałszywa skromność, epatować posiadanie. Mam z tym problem. Może teraz mi wytłumacz, dlaczego ty tak czasami lubisz i mówisz o tym. Dobrze, to dwa słowa muszę zamienić w twojej wypowiedzi. Bał i epatować. Moja cała obecność medialna, która zaczęła się w 5 klasie szkoły podstawowej, bo też w biografii o tym piszę, zawsze zakładała poszerzanie swojego obszaru wolności. My żyjemy w kraju Auto jest wolnością? Tak. Żyjemy w kraju takich skryptów kulturowych, bardzo wstydliwych, bardzo zamkniętych, bardzo takich, wiesz, wolimy być wycofani niż ofensywni. A ja tego nie mam. Ja uważam, że auto jest pewnego rodzaju przejawem radości w życiu mężczyzny. Auto ironią jest? Auto ironią też. Stawaniem się bardzo wielu prostych marzeń konkretem. Jest taki fajny cytat z filmu Perfect World z Kevinem Costnerem, który siada do samochodu z młodym chłopcem, którego notabene porwał i mówi: auto to jest magiczna maszynka w życiu mężczyzny. Ale to porywasz chłopców? Nie, to ja tylko nawiązuję jako metafora. Jasne. Z przodu jest przyszłość, z tyłu jest przeszłość, dlatego tak mocno i szybko jeździmy do przodu. Auto jest ucieczką od banału życia. Ja też lubię jeździć, tylko że mam Dlaczego problem... spełnianie moich marzeń, czy masz piękną i mądrą żonę, to znaczy, że się nią pysznisz i próbujesz poniżyć innych posiadaczy niepięknych. A ja uwielbiam, puszczam ją czasami na przyjęciu, ona idzie przodem i ja wtedy, wiesz, łowię te spojrzenia, wiesz, facetów. Ja mam to samo, tylko bez żony. Tańsze utrzymanie i mniej pali. Ale tutaj na Żurawiej bywają tak zwani, to żeby wyjaśnić wszystkim słuchaczom, na Żurawiej pojawiają się tak zwani carspotterzy, to są chłopcy, którzy robią zdjęcia auto. I słuchaj, ja ich czasami błagam, żeby mi zrobili zdjęcie. Ja się nie nigdy, dziwię. Nigdy ja się nie dziwię. Ja czasami muszę ich zdejmować z maski. Ale to pamiętaj, pana synek jest na mojej masce, proszę go odkleić. Sensem zabawy w motoryzację, nawet tak barwnej, która mnie się przydarzyła, jest spełnianie swoich motoryzacyjnych zachcianek. Jeśli zamienimy słowo pysznić na cieszyć się, to jest bliższe prawdy wtedy. No tak, ale nie masz takiego poczucia... Nie mogę kupić auta i zamknąć go w garażu. No, ja wiem, no tak, ale jadąc przez Polskę nie masz takiego odczucia, że jadąc przez jakieś, nie wiem, na przykład wioski, miasta, które powiedzmy jakoś stanowią kontrast dla tego twojego auta, masz takie... Może ja mam jakieś chore poczucie winy, ale wiesz, że jakby pokazujesz tym ludziom to ja i wiesz, takiego trochę jakby faka czy coś takiego. Ale dlaczego? Znaczy, to jest trochę, zakładasz jakby szczęście w Polsce, także szczęście posiadania materialne było dobrem policzalnym. To, że mi przybywa, to nie znaczy, że komuś ubywa. Wszyscy możemy sobie... Rozumiesz? Ja... To jest pytanie, w jaki sposób? Czy podchodzisz do życia na zasadzie pewnej determinacji z góry, czy na zasadzie pewnego wyzwania z dołu? Ja swoje życie obserwuję z dołu, czyli ze swojego 1,89 m i wydaje mi się, że więcej mogę w swoim życiu uczynić, nie patrząc na to, czy opatrzność za mnie coś załatwi, czy ja sam. Szymon, ja mam 55 lat i uważam, że cholera, zasłużyłem na to, co mam. Nie, też chciałbym to mieć jest, więcej. Wypracowałeś sobie talentem, wszystkim i tak dalej, ale niemniej jednak, wiesz, ten kraj jest specyficzny, ponieważ od 20 lat cieszy się, wiesz, wolnością i jakieś tam drobne różnice dzięki 500+. Jednym z moich przejawów wolności jest to, że zamiast kupić sobie kolejne mieszkanie na wynajem, nie wiem, lokal komercyjny albo zainwestować w jakiś fundusz, tudzież instrument finansowy, ja wydaję pieniądze na samochody, bo to jest moja... A i tak wyprzedzacie podobno Rubik czasami, no. Wyprzedza mnie Piotrek Rubik, tak? Bardzo intensywnie klaskał sobie. Słuchaj, chyba przekroczyliśmy czas. Oj, Kuba, pilnujesz. Nie mam pytań. Słuchajcie, Radia Z, nie mam pytań. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.
Kuba, zauważyłeś, że czas, bo jakiś temat może się pojawił. Ale nie, z Rubikiem, żeby nie było, bo on nagrywa takie bardzo bogobojne pieśni, co go oczywiście ustawia w opozycji do grzechów głównych i na pewno jest piewcą dekalogu. A chciałem powiedzieć, że przy prędkości 260 km na godzinę na autostradzie... Ale nadal klaszę, poczekaj. No klaskał, to... słuchaj, jedną ręką. Kurczę, no. Wyprzedził mnie Piotr Rubik, ten słynny twórca Urbi et Orbi, Santo Subito, czy tam Tu es Petrus. W aucie BMW. Nie mam pytań, Kuba Wojewódzki jest moim gościem. Kuba, posłuchaj, o książce. Książka Kuba Wojewódzki, nieautoryzowana biografia, zresztą na układce... Nieautoryzowana autobiografia. Pęknięty Kuba na dwie części, po środku napis. Kuba, posłuchaj, bo z książką jest tak, najpierw wzruszasz mnie dedykacją, dla swojej mamy, tak. A potem zaczyna się jakaś taka, jak czytałem tę książkę, miałem wrażenie takiego trochę, jakbym był w automacie flipery, to było kiedyś bardzo popularne. Znaczy, od anegdoty, która mnie bardzo śmieszy, nagle po prostu wpadasz w taki ton oceniania innych, dosyć mocny czasami. I no, krótko mówiąc, walisz między oczy. Znaczy, dostaje się wielu ludziom, którzy gdzieś po drodze byli częścią twojej historii. No. Chcesz zapytać dlaczego? Tak, no właśnie. Bo tak wygląda życie w bardzo rywalizacyjnym, bardzo przeżartym nieufnością, bardzo często nielojalnością, brakiem takich miejsc. Ale tyle jej odczułeś? Tak, tak. Ta książka jest śmieszno-gorzka, bo ja mam takie wrażenie, że tam, gdzie wiele osób mówi albo myśli o tym, że ja piszę o swoich trofeach, to ja piszę też i mówię o swoich porażkach. Nie dajmy się zwieść w formie. Ja dosyć lekko, by nie powiedzieć ironicznie, bo to jest mój język, bardzo bliski też twojego. Opisuję swój świat, ale to nie znaczy, że ten świat nie jest brutalny. Kuba, nawet myśląc czasami coś o ludziach, nigdy bym sobie nie pozwolił na napisanie czegoś takiego. Oczywiście, wiesz, no różnimy się, jesteśmy zupełnie inni. Natomiast ja, czytając tę książkę, często nawet były takie momenty, że jak widziałem czyjeś nazwisko, to ja tak miałem, dobrze, nie chcę, tak, bo zaraz będzie moje. Jesteś dyżurnym, dobrym człowiekiem, którego znam, a ja nie jestem dyżurnym, dobrym człowiekiem. Ale to ci też coś nakazuje? Myślę, masz, że jakiś rodzaj... Słuchaj, za odwagę się płaci. Wiesz, strach, głupota jest za darmo. Ja postanowiłem napisać książkę, która będzie bardzo szczerym spojrzeniem w swoją przeszłość, także wobec ludzi, których kochałem, albo z którymi mnie coś łączyło. Wiesz, bardzo gorzko ostatnio komentowana jest moja relacja z Michałem Figurskim. Oczywiście przez pryzmat tylko złych rzeczy. Ja piszę też o dobrych, ale one są pomijane. Pamiętaj... Tak, ale na przykład to jest bardzo brutalny show biznes. Ja to widzę czasami na ramówkach TVN-u. Wiesz, jak bardzo widać tam taką rywalizacyjną ciągotę, żeby przetrwać i z lękiem patrzymy, czy ktoś ale nie... Też, ale Kuba, ale też grasz w ich grę trochę, rozumiesz, o co chodzi? Oczywiście, że tak. A masz taką pozycję, że mógłbyś być właściwie ponad i obok. I nagle w wieku 55 lat, jak powiedziałeś, znowu wstawiasz, wiesz, do księgarni rzecz, która jest jakimś rozrachunkiem, wiesz. Jest... Ale też trzeba mieć odwagę, żeby w tak zamkniętym, dosyć hermetycznym i znającym się na wylot środowisku powiedzieć i postawić, powiedzieć parę gorzkich prawd i postawić parę drogowskazów, nie ukryję tego słowa, moralnych. Dlatego, że Szymek, jeżeli dotykasz tego tematu, to ja nie będę wymieniał nazwisk, chociaż jak mnie sprowokujesz, to wymienię. Paru dyżurnych moich kolegów, tak zwanych estradowych moralistów, którzy na okładce gali są świetnymi mężami, świetnymi ojcami, a w ich życiu codziennym jest absolutnie moralna próchnica i jest seksizm, jest taki kanibalizm erotyczny, no dobrze, jest ale, bardzo ale, dużo ale, brudu. Ale też dlaczego ja mam grać w grę pod tytułem hipokryzja? Czasami na przykład, wiesz co, no nie wiem, czy przygody Michała już w samolocie, prawda, jak lecicie do Chicago. Nie czułeś się takim trochę, kurczę, jakimś, wiesz, no nie wiem, taśmy prawdy? Czułem się kelnerem? Pudelek to jest portal faszyzująco-kiełbasiany, który insynuuje, nie, a ja daję świadectwo prawdzie. Ja piszę tutaj o Michale, który dla mnie, będąc spełnionym dziennikarzem, ojcem i mężem, wypieprzył całe swoje życie do góry nogami, bo tak chciał. Bo wiesz, co było najgłupsze w Michale? A wiesz, bo też miał słabość, nie, on się podniósł z tego. On żył ze mną przez pryzmat nie tego, kim ja jestem, tylko jak jestem odbierany w mediach. On ewidentnie miał potrzebę wyścigu, tylko że na tych polach, na których ja się nie ścigałem, Michał chciał się zabawić w rock'n'rolla. Ale to się zabawił. O tym, że on zawsze miałeś poczucie, że czuje się drugim, a na domią sprawę, to musiałeś ty mieć wobec tego cały czas poczucie, że ty jesteś tym pierwszym, nie, tak? Ja
ja mu cały czas mówiłem o tym, że nasza audycja w tej swojej łobuzerskiej formule nie zakłada pierwszego, drugiego, tylko jesteśmy teamem. Tylko bardzo ważna rzecz, jesteśmy teamem odrobienia psikusów, ale też jesteśmy teamem odbrania za nie konsekwencji. Wiesz, dlaczego ja napisałem tak dużo o Michale? Dlatego, że po naszej aferze z tak zwanymi Ukrainkami, z piosenką Po trupach do celu, ja nie udzieliłem żadnego wywiadu, w którym pojawiłoby się nazwisko Figurski. Natomiast on udzielił setek wywiadów, w którym nazwisko Wojewódzki w sposób kłamliwy i nieuczciwy było odmieniane przez wszystkie przypadki. To jest moja odpowiedź na to i żadnego innego komentarza czynić nie będę. Kuba Wojewódzki jest moim gościem, rozmawiamy o książce. Kuba, ja wiem... Moja autobiografia dostępna na terenie całego kraju. Kuba, ale wiesz co, ale jak czytam tę książkę i rodzaj takiego, bo ona jest trochę jak kaktus, od razu ci mówię. Ale ja przeczytałem twoją i mi się podobała. Nie, moja była, wiesz, wywiadem rzeką, to była w ogóle inna rzecz. Ale przeczytałem i byłem miły. Tak, nie, natomiast wiesz co, tak, ale poczekaj, no tak, tylko że moja nie była kaktusem, natomiast twoja jest trochę kaktusem w przełyku, wiesz, i w innych otworach. I tam jest pierwsza rzecz, która pojawia się, wiesz, jak czytasz ją, że czuję taki lęk, kurczę, jak na przykład przyszłoby nam się teraz na przykład zaprzyjaźnić, prawda? Mm-hmm. Na nowo, nie wiem, na przykład jakoś zacząć się, nazwijmy ja to, spotykać. Definiowałem wiem, jako bardzo bliską osobę. Bardzo osobę. I to miałbym jakiś lęk, że być może, nie wiem, za rok, za dwa lata, że jesteś taki obserwujący, że nagle, wiesz, nie wiem, posadzę jakiegoś knota, albo coś, nie tak, albo inaczej coś odbierzesz i nic tego nicowego dostanę od ciebie, wiesz. Oczywiście, że tak, tylko po pierwsze, autobiografii, którą, pamiętaj, Justin Bieber miał lat 16, kiedy napisał swoją pierwszą biografię, taką mało znana chyba w Polsce, chociaż może mylę się, Selena Gomez miała 12 lat, taka pieśniarka i aktorka, kiedy wydała swoją autobiografię. Ja napisałem swoją. Erraty ciągu dalszego nie będzie, więc możesz spać spokojnie. Więc... Tu nagle druga część. Nie wyobrażam sobie. Beznadziejny człowiek ze spoconymi łapkami. Dokładnie. Nie. Pamiętaj, są w ojczyźnie rachunki krzywd i ja postanowiłem się do tych rachunków odnieść. Ja piszę bardzo dużo, jednocześnie dziękując z wielkiej litery Michałowi Figurskiemu za wspaniałą podróż życia. Tylko, że jeżeli mam być uczciwy, to chcę być uczciwy w podkreślaniu tego, co było wspaniałe, ale też w wynajmowaniu tego, wyciąganiu temu, co było gorsze. Ale jak sobie wyobrażasz teraz podróż, słuchaj, do TVN-u i jazdę wspólną windą, na przykład, gdzie mnie się stała Dorota Wellman, Prokop i cała jeszcze z Marcinem się rozmawiałem przez telefon. Nie, ja wiem, ale i wszyscy razem w jednej windzie. To jak ale wygląda? Każdy ma swoją oddzielną windę. Czy ty masz kłopot z pisaniem o ludziach szczerze, czy kłopot ze spotkaniem ich? Bo ja nie mam kłopotu ani z jednym, ani z drugim. Napisałem o Dorocie Wellman tylko jedną uwagę, że jeżeli ktoś wydaje książkę i wymyśla książkę, warto być przyzwoitym, to w sposób przyzwoity powinien ją zredagować. Posłuchaj, Kuba, czy oglądasz... Tak jak ja zrobiłem swoją. Ile jest, słuchaj, Kuby w Czarku Pazurze, w Ślepnąc od świateł? Widziałeś? Wiesz, co jest najzabawniejsze? To też jest takie polskie piekło, że Jakub Żulczyk, którego zresztą poznałem na jakiejś imprezie, ilekroć jest o to pytany, twierdzi, że mnie nie zna, że nigdy nie widział mojego programu i że to nie jest inspiracja. I teraz jest pytanie, co jest śmieszniejsze? Czy to, że mnie się to podoba, czy to, że on uznaje, że właśnie nie ma w tym żadnej inspiracji? Nie wiem, czy to jest jakiś problem. Znaczy, jeżeli mam się z tego śmiać, to odnoszę wrażenie, że ja się śmieję serdeczniej. A ile jest... obejrzałem pierwszy odcinek i jest to paradoksalne, bo ten serial, który jest uważany za jeden z najlepszych współczesnych seriali, jest tak manieryczny, jest tak sztuczny, jest to wszystko, rzeczywiście, jest tak wymyślony. Tak. Powiem ci tak, ja to lubię jak... Ale powinien się podać reklama pięknego auta, bo dużo jeździ po mieście. Przyjezdni ludzie, ocierający się jakieś problemy alkoholowe, to tak jak trochę Karolina Korwin-Piotrowska opowiada o show biznesie. Cholera, niech każdy opisuje swój ogródek. Myślę, że byłbym dużo prawdziwszy, bo to, co Jakub Żulczyk opisuje jako fikcję, to ja tam bywam. I to tak nie wygląda. Kuba, posłuchaj. Jedna rzecz w książce mnie uderzyła, mianowicie tam wiele, ale jedna tak mocno, że cholera, miałem wrażenie, że Vega tylko do mnie zadzwonił, żeby zagrać w ciachu. Myślę, że Vega, nie wiem w jakim... Chodziło bo, bardzo ważna jest kalendarzówka, bo ja uciekłem naprawdę tydzień przed zdjęciami. To jest chyba nie fair, za co Patryku bardzo serdecznie cię nie przepraszam, ale nie... Ale zobacz, ten wstrząs spowodował, że wrócił do swojego kina, nazwijmy to takiego... Autorskiego. To dobrze, no jest, słuchaj, jest jakaś grupa ludzi, którym to kino daje rozkosz. Ale ciebie też przestraszyła ta pierwsza scena, Kuba. Mówisz o tym, że... Karolak oświadcza się z pupy. Tak, nie będziemy mówili jakiej aktorce, bo ją bardzo cenimy i każe jej wyciągnąć stamtąd pierścionek zaręczynowy. Nawet dla takiego turpisty i smakosza różnych obrzydliwości jak ja było to za daleko. Po prostu to był głupi film.
ciacho, to był głupi film. Cake is a stupid... Wie, wszyscy się tego wstydzili. Też Paweł, prawda, Małszyński, którego bardzo lubię, gdzieś tam, wiesz, na dźwięk, wiesz, wow, jak gdzieś tam on zaczął grać podają. Jeszcze bardziej smutne piosenki. Ja pamiętam, jak Marta Żmuda-Trzebiatowska mi opowiadała, że zaszyła się na ciąż miesiąc... Ona jest M, no. M zaszyła się na miesiąc, której nie znałem oczywiście, na miesiąc w piżamie. A Tomek Kot wyjechał w góry. Jego menadżerka mówiła, że Tomka nie ma. W ogóle zniknął. Patrz, a bylibyśmy, gdybyśmy zagrali może we dwóch, bylibyśmy Stramowskimi, wiesz, współczesnego kina. No. Trochę jedynym, nad klatką jedynym, popracować. Jedynym atutem bycia Piotrkiem Stramowskim jest bezpośredni dostęp do Katarzyny Warnek. Słuchajcie, Radia Z, moim gościem był Kuba Wojewódzki. Program nazywa się... Nie mam pytań. Tak. To już koniec, powiedziałeś, był? Tak. To już wszystko? Tak. To ja chciałem na zakończenie powiedzieć, że moja autobiografia, 500 stron czystej rozkoszy dla wszystkich toksycznych ludzi, dostępna na terenie całego kraju. Dzięki. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.